Witam wszystkich. Dzisiaj testuję tego typu podpałkę. Dość popularna do grilla, kominków, pieców. Dostępna różnych firm. Akurat udało mi się kupić taką. Jest to w formie takich kostek. Są to takie sprasowane wióry drewna, nasączone olejem. Podobno naturalne. Więc zaraz sprawdzimy, czy da się porządnie odpalić tego typu kuchenkę. Jak widać, ładnie się pali. Ale czy drewno nam się rozpali dobrze? Tu akurat jest 32 sztuki w opakowaniu. Dostępne za dosłownie niewielkie pieniądze. Podobno jedna tego typu kostka powinna się palić około 10 minut. Jak widać, już się rozpaliła porządnie. I można podrzucać jakieś patyki drobne. Także jak nie musimy szukać jakiejś kory brzozowej, czy smolnych szczapek, czy zwykłej waty, jak najbardziej możemy użyć tego typu kostek. Za niewielkie pieniądze mamy rozpałki na dość sporą ilość tego typu kuchenek. Jak widać, niezbyt to dymi. To prędzej dymi drewno. No i jak widać, ładnie nam się rozpaliło. I zaraz woda będzie gotowa na kawę. Kilkanaście minut, kilkadziesiąt patyczków, jedna podpałka i woda wrze. Także jak najbardziej polecam tego typu podpałkę. Jak i polecam też tą kuchenkę. Jak najbardziej się sprawdza. I to na dzisiaj wszystko. Do następnego filmu.